Zajrzyjmy do środka. Kody podświadomości, praktyczny kurs życiowej przemiany z ćwiczeniami oraz z rysunkami oraz z opowieściami z mojego własnego życia, opowieściami o tym, jak odkrywałam, w jaki sposób kody podświadomości działają w moim życiu, w jaki sposób te fałszywe kody podświadomości, które kiedyś zostały zapisane przez moją podświadomość, w jaki sposób utrudniają moje życie. To jest właśnie miejsce na ćwiczenia. W sumie na mniej więcej 100 dni nowego życia są tutaj ćwiczenia. Tutaj są 10 takich najbardziej prostych, bazowych, 10 nowych sposobów myślenia, czyli 10 nowych kodów podświadomości. To jest następna część książki z ćwiczeniami. I gorąco namawiam Was do tego, żeby robić te ćwiczenia codziennie, dlatego tutaj na początku każdego rozdziału jest miejsce, żeby wpisać dzisiejszą datę. Dlatego, że kiedy powtarza się nową wiedzę codziennie, każdą wiedzę, niezależnie od tego, czy to jest nauka nowego języka, czy to są nowe kody podświadomości, czy jest to nauka jazdy samochodem, czy trening nowej umiejętności, dyscypliny sportowej. Uczenie się każdej umiejętności wymaga systematyczności, wytrwałości i powtarzalności. I tylko wtedy ta nowa umiejętność zapisuje się w człowieku i zostaje w nim na zawsze. I tak właśnie skonstruowana jest ta książka, więc gorąco namawiam Was do tego, żeby nie tylko czytać, ale też codziennie ćwiczyć. I jestem przekonana o tym, że kiedy podejdziecie do tego z zaangażowaniem, z cierpliwością, z wytrwałością, z chęcią, żeby wreszcie zmienić swoje podświadome przekonania i Wasza podświadomość podąży za tymi racjonalnymi decyzjami, jestem przekonana o tym, że wtedy całkowicie zmieni się Wasze życie. Dlatego, że życie zależy od tego, jakie podejmuje się decyzje. A to, jakie podejmuje się decyzje, zależy od tego, jak człowiek postrzega siebie, życie i świat. A to z kolei zależy od podświadomych przekonań. Więc jeżeli zmienię moje podświadome przekonania, to zmienię też moje życie. I ta książka prowadzi przez ten proces krok po kroku.